Witamy wszystkich sympatyków Lecha Poznań w dzisiejszym studio. Dwaj zawodnicy z Górnego Śląska. Mój kolega Radek Murawski. Dzień dobry, witam Państwa. I o hop z Rudy Śląskiej. Ja niestety nie gadam po śląsku, może Ty coś powiesz, nawijesz jakiś temat. No dzisiaj tutaj fajnie Klara wali na papol, czyli dobrze świeci słońce. No generalnie trenujemy dwa razy dziennie, atmosfera w zespole jest dobra i przygotowujemy się do tego nowego sezonu. Generalnie jestem też ze Śląska, ale jakby coś zaczął nawijać, to nie rozumiem nic, nie? No, to jak będziesz to... miał synek problem. Synek to akurat... Nie, mogło się wydawać, że dwóch chłopaków ze Śląska, ale jeden... Dobrze, że Artur mówi po polsku też, ale jak jakby tak powiedział naprawdę typowo po śląsku, to bez szans zrozumieć, nie? Zgadza się, no gdzieś tam w tej Rudzie Śląskiej wiadomo ta gwara przeważa, no ale Gliwice też tutaj. Bardzo blisko i Gliwice, myślę, że wielu mieszkańców też rozmawia po śląsku. Wiesz co, tak, myślę, że znajdziesz wielu mieszkańców, może nawet Gliwic, którzy mieszkają na obrzeżach, którzy mówią dużo po śląsku, ale w samych Gliwicach myślę, że ciężko, wiesz, jakbyś tak, no, znajdą się jakieś tam może pojedyncze przypadki, ale pod tym kątem raczej my nie mówimy po śląsku, no ale dookoła nas wszyscy, nie, więc siłą rzeczy coś tam, zgadza jakieś się. Pojedyncze słówka można wyłapać. Katowice, Ruda Śląska. No nie, no to masz takie, wiesz, rejony, że wiesz, wszyscy po śląsku gadają, nie. Aczkolwiek w Poznaniu chyba też macie jakieś swoje, nie? Jakieś kurcze, swój język, na ziemniaki, pyry, papierosy, wiedziałem. Ćmik, dobrze mówię? Ćmik, nie? Taka, a, Muraś jest przygotowany tutaj. Nie potrzebuję, wiesz, akurat papierosów w swoim życiu, ale wiem, bo to... Miałem kolegę z Poznania, który palił i właśnie mówi, masz ćmika? Ja mówię, co mam? No ćmika. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. No ale później właśnie wytłumaczył, o co chodziło, więc... Dostał ćmika. W Rudzie Śląskiej podział, pół Górnik Zabrze, pół Ruch Chorzów. No i w Gliwicach też jest wielu sympatyków Górnika Zabrze. Wiesz co, także... w Gliwicach gdzieś tam wcześniej było faktycznie chyba trochę kibiców Górnika też. Aczkolwiek teraz się już to zmieniło i znajdziesz jeszcze sympatyków Górnika, bo to jest normalne. Są tam osiedla gdzie Górnik dominuje, ale się to powoli gdzieś tam zaciera. Na pewno nie jest tak jak w Rudzie Śląskiej, bo w Rudzie Śląskiej chyba jest po połowie, tak? Tak, po z tego, połowie. Z tego co wiem, to właśnie jest Ruch i Górnik, a w Gliwicach to znajdziesz może 2-3 osiedla, gdzie są za Górnikiem osoby. Reszta jest za Piastem i też coraz więcej sympatyków na obrzeżach Gliwic się znajduje, którzy są za Piastem, więc pod tym... No wiadomo, ale ten wiesz, wynik przyciąga też kibica na stadion i... To jest jedna kwestia, druga kwestia też historia pewnie jest ważna dla niektórych. Wiesz, kiedyś mówiło się o Polonii Bytom, mówiło się o Górniku, o Ruchu Chorzów, więc w Katowicach też znajdziesz sympatyków Górnika, Ruchu Chorzów tak samo, GKS-u Katowice, więc to jest taki miks. I myślę, że pod tym kątem wszędzie znajdziesz jakieś tam jednostki, które gdzieś kibicują innym klubom, nie? No faktycznie, Piast-Ruch to też derby, aczkolwiek gdzieś kibice Piasta z kibicami Ruchu nie mają chyba jakiejś nienawiści między sobą, więc te mecze, ja pamiętam na przykład jak przyjechali do Gliwic 3000 kibiców Ruchu Chorzów, pomimo tego, że tam jest klatka na 1000 osób, więc wiesz, oni się dogadywali i to fantastycznie wyszło, bo na przykład dostali te 3000 biletów i była cała ta strona taka na niebiesko, no i wiadomo, że jak masz dwie drużyny, które nie są wrogo do siebie nastawione, a zawsze mają tego jednego wroga, więc jak pociągną piosenkę na przykład na Górnika, no to też później kurczę szło, nie? Więc wiesz, atmosfera takich meczów jest bardzo fajna, nie? To są mimo wszystko derby i ciekawie się w nich uczestniczy, nie? Co do moich pojedynków derbowych, to no akurat grałem, tak jak mówię, w 2008 bodajże, to był debiut, a z takich typowo derbowych, no w Stambule na przykład, no to było mnóstwo tych meczów, no tak, akurat, no bo tam jest sześć drużyn bodajże w Super League, no to cały czas były pojedynki derbowe, ale akurat ten sezon był niestety bez kibiców, więc no tutaj czekają nas derby Poznania. Tak, no zgadza się. No. Myślę, że tak, no zobaczymy jak to będzie wyglądało akurat w takich derbach Poznania, bo
bo to też jest ciekawe, nie? Tylko że, tak jak mówisz, no w Stambule masz 6 drużyn, więc i tak też ktoś ci powie, ktoś ci może zarzucić, że największe derby to tam między Fenerbahce, wiesz, Beşiktaşem, Galatasaray, nie? Galatasaray, Fenerbahce. Tak, tak, dokładnie. Oni mają tam, wiesz, większą historię i większe przywiązanie do tych klubów. Gdzieś na przykład jak grałem w Denizli, to też spotkało się kibiców, którzy chodzili ci w koszulkach Galatasaray, bo oni kibicują temu, nie? I nieraz na przykład było tak, że graliśmy pierwszy mecz, to był mój pierwszy mecz w Denizli przeciwko Galatasaray. No i przyjechało ich 2000 do nas. I wiesz, wszyscy tam w ich barwach, tam te pomarańczowe kolory. No i wygraliśmy mecz, a ci nam zaczynają klaskać, nie? No i co się okazało, że połowa z tych przyjezdnych to było z Denizli po prostu, nie? Kibicujący Galatasaray. No ale tak, dziękowali nam za walkę, za to, że wygraliśmy, wiesz, szacunek dla nas. Ja na początku byłem, wiesz... Te duże kluby mają rozlanych kibiców tak, po całej Turcji. Ja byłem zadowolony, bo ja mówię, kurde, taki szacunek mamy, że nawet drużyna przyjezdna nam, wiesz, bije brawo, nie? A się później okazało właśnie, że to nasi z Denizli, tylko że kibicujący Galatasaray, no. Także pod tym kątem słabo, bo wolałem, żeby ci, którzy mieszkają w Denizli, żeby byli za Denizli, no ale na takie rzeczy już nie masz wpływu, nie? W Ruchu grałem na początku, ale no debiut miałem akurat na Górniku u Duszana Radolskiego 0-0, także no takie mecze się pamięta, te debiutanckie. Ja debiutowałem w pierwszej lidze w Piaście Gliwice z Olimpią Elbląg, tak mi się wydaje. Chyba tak, chyba Olimpia Elbląg to była. Zagrałem połówkę i to był mój debiut i od razu w pierwszym składzie. Połówkę zagrałem, trener Brosz mi dał szansę. A w Ekstraklasie, jeżeli dobrze pamiętam, to był Bełchatów. 3-1 wygraliśmy, było bardzo zimno. Jeszcze pamiętam, jak prowadzimy 3-1 i trener Dudek się odwraca na ławkę i mówi: ty, młody, szybko, bo za chwilę włazisz. No to ja deski zacząłem wiązać tego. Mówi: no chcesz wejść czy nie chcesz wejść? A tam, wiesz, półtorej czy nawet dwie minuty zostało, nie? To włożyłem tylko tak obojętnie, wleciałem i przez te dwie minuty, kurde, złapałem zadyszkę, nie? Się później śmiali ze mnie. Ale co do takich debiutów, to mam jedną ciekawą anegdotkę właśnie z Niemiec. Mój debiut w Bundeslidze był okraszony czerwoną kartką po 4 minutach. Także można powiedzieć wejście smoka, przegrywaliśmy 1-0. Te 4 minuty zdołaliśmy zdobyć dwie bramki u siebie z Borussią. No i zaraz tam w 89. saneczki od tyłu i czerwień. Także debiut był. Ja taki nie miałem mega. Na szczęście, nie? Ale widzisz, no. Ale jedna z najszybszych czerwonych kartek, także. Tak? Czyli zapisałeś się w historii? Tak, gdzieś tam jak coś. Ale widzisz, generalnie jakby nie było, no to są takie sytuacje, że teraz się śmiejemy z nich, nie? I fajnie jest je wspominać, ale na tamten moment na pewno to było, wiesz. No tak jak mówię, to, że wygraliśmy, no to gdzieś tam. No, wiesz. Zatuszowało tą sytuację. To są takie sytuacje, nie, wiesz. Mówił na przykład też w Turcji, jak grałem, no to w przeciągu całej mojej kariery ja tam czerwonych kartek nie dostawałem, nie? A ostatnio w Turcji, w tym ostatnim sezonie, no to w jednym meczu prowadziliśmy i dostałem dwie żółte, w konsekwencji czerwona. No ale wiecie, wygraliśmy mecz, więc nie było, no, nie patrzyliśmy pod tym kątem, nie? Drugi mecz graliśmy w Kayserispor. No i też dostałem w przeciągu chyba jakoś tak 10 minut dwie żółte, czerwona, dostaliśmy 6-3. 6-3 to i tak brzmi... Wynik hokejowy taki. I tak brzmi nieźle, bo przegrywaliśmy 6-1, nie? Aha, także, okay. Także później, wiesz, oni ich puściło, my tam dwie bramki strzeliśmy, więc ten wynik troszeczkę odrobiliśmy, żeby nie było aż tak takiej katastrofy, ale to już, wiesz, ta czerwona to już i zupełnie inaczej wyglądała, więc... Więc pod tym kątem słabo też, nie? No ja akurat wyjechałem, jak miałem 21 lat, tak jak powiedziałeś, do Hanoweru. Od razu rozpocząłem tam naukę języka niemieckiego, bo wiadomo, trzeba było złapać kontakt z zespołem i wprowadzić się do drużyny. Pomógł mi przy tym bardzo mocno Edward Kowalczuk, który był trenerem od przygotowania fizycznego. Także ta aklimatyzacja też przebiegała trochę łatwiej. No i wiadomo, później rozpoczęła się już walka o skład. Graliśmy w Lidze Europy, także na pewno świetny okres w Hanowerze i zawsze będę miło ten klub wspominał. Co do mnie, no to ja w wieku 22 lat wyjechałem, albo 23, jakoś to było na tym przełomie, do Włoch. No i wiesz, to był chyba najlepszy czas dla mnie, w takim sensie, że byłem w pełni gotowy do tego, żeby wyjechać, jeżeli chodzi o podejście mentalne, fizyczne, tak myślę, taktyczne tak samo.
rozegrałem tam chyba 125 spotkań w barwach Piasta, więc to też nie było coś takiego, że tylko zacząłem, wiesz, wyskoczyłem od razu gdzieś na tapetę, ludzie zaczęli pompować i od razu wystrzeliłem, tylko jednak trochę tych spotkań rozegrałem, zobaczyli też, że można mnie brać bardziej pod kątem jakiegoś doświadczenia, które też zebrałem w polskiej lidze, w piłce seniorskiej. I to mi na pewno dużo pomogło do tego, żeby się zaklimatyzować w kolejnym moim klubie. Jeżeli chodzi o język włoski, to też dość szybko go złapałem, bo po 4 miesiącach gdzieś pierwszy chyba wywiad dałem. Co prawda była rzeźba straszna, ale oni uszanowali to, że spróbowałem w ich języku tam odpowiedzieć. I to też się liczy, jakby nie było. Ludzie szanują to, nie? Początki nie są łatwe. Wiesz, ja też miałem to szczęście, tak jak ty mówisz, że też spotkałeś na swojej drodze osoby, które ci pomogły, to ja tak samo gdzieś wchodząc w Palermo był Tiago Cionek, to też duże ułatwienie, naprawdę. I również w Palermo też na Polaków natrafiłem, więc to też jest fajne, też jest ułatwienie. I od razu człowiek nie musi się denerwować, stresować na samym początku, tylko już ma tak jakby taką wartość dodatnią, nie? Pod tym kątem. No ty chyba z językiem miałeś trochę łatwiej, no bo jak mówisz po śląsku... No zgadza się, tam kilka akurat słówek ze śląskiego, jest trochę, więc... trochę po śląsku, jest trochę też z niemieckiego. Było trochę łatwiej, no i też w szkole te podstawy akurat niemieckiego miałem, więc... No dosyć szybko nauczyłem się tego języka. Ale tak jak mówię, no gdzieś włoski język to też chyba jeden z prostszych do nauki. Czy to włoski, czy hiszpański, to takie śpiewane są języki, przyjemne dla ucha, więc no fajnie jest też skorzystać, nie, z tego, jak masz taką możliwość i możesz się nauczyć, to jedna kwestia to jest to, że ludzie cię inaczej postrzegają, a druga kwestia, że to będziesz miał na przyszłość i jak będziesz to gdzieś tam szlifował cały czas, gdzieś z kimś rozmawiał, utrzymywał kontakt, to ci zostanie i w przyszłości nie wiesz, czy to ci przypadkiem nie... Wiesz, to się nie będzie brał też pod tym kątem, nie? Zgadza się. Więc zobaczymy. Tak podkreśliłeś, czym więcej języków, tym lepiej. O to chodzi. Nie grałem w Niemczech, aczkolwiek wydaje mi się, że no to jest... Mam też przyjaciół, którzy grają w Niemczech, z Arturem też rozmawiałem odnośnie Niemiec, to myślę, że tam jest też solidnie, nie? Jest solidne, no jest. I solidne treningi. No i jest ten niemiecki Ordnung, czyli porządek. Tam musi być wszystko poukładane, dopięte na ostatni guzik. I no jest to wymagająca liga, ale kto lubi popracować i nie ma z tym problemu, to na pewno by się odnalazł. No ja myślę, że wiesz, nieprzypadkowo to jest, te dwa kraje się znajdują, wiesz, w topowych 5 ligach, nie, na świecie i jednak wszyscy dążymy do tego, żeby właśnie grać w tych krajach, w tych ligach, bo to są najmocniejsze i najlepsze ligi, więc pod tym kątem każdy gdzieś chciałby spełniać swoje marzenia. Ale we Włoszech faktycznie, no, my pracowaliśmy bardzo solidnie i urozmaicone to wszystko było. To było tak, że była taktyka, była siłownia, fizyczne aspekty biegowe, dużo z piłką, różne gry, więc urozmaicone, ale przyjemne. Nie? Takie też, że po tych treningach czułeś się bardzo mocny i w lidze mogłeś naprawdę zasuwać cały czas. Ale nie? W dzisiejszych czasach już futbol do tego dąży i niezależnie, czy to są Niemcy, Włochy, Turcja czy Polska, no to tak, każdy idzie w tym kierunku i każdy musi być wybiegany i na odpowiednim poziomie przygotowania fizycznego. To też się zgodzę. Podpiszę się w 100% pod tym, co Artur powiedział teraz, że faktycznie już poszło teraz ta piłka nożna poszła w stronę fizyczną, więc chyba już każdy tak do tego podchodzi, nie? I gdzieś na tym opiera też swoją grę między innymi. No my akurat raz jechaliśmy z Hanowerem na mecz ligowy i jeden zawodnik spóźnił się z 2 minuty do autobusu. Gdzieś tam, nie wiem, czy przysnął, czy po prostu pomyliła mi się godzina zbiórki. On akurat miał grać w pierwszej 11. No i przyjeżdżamy do szatni. Trener mówi, chodźcie tutaj na chwilę jeszcze raz, na 5 minut i no i wymienił tego zawodnika i wygraliśmy ten mecz koniec końców, także to taka ciekawa anegdotka. No, to sporo takich jest, nie, anegdotek, gdzieś jest. Są takie, których nie powinno się jednak ujawniać, to jest akurat taka delikatna, tak. Nie? Bo to wiesz, taka bez kontrowersji, ale są też różne takie, o których ja bym wolał nie mówić przed kamerami, bo to... Nie, wolałbym nie sprzedawać takich informacji, ale jeżeli chodzi o trenerów, no to kilku miałem takich, którzy zostaną u mnie gdzieś tam w sercu, bo począwszy od juniora, gdzie mam jednego trenera, który mnie wprowadzał, później tak samo trener Brzosz mi dał szansę, więc na każdym gdzieś etapie mojej kariery
napotykałem nie tylko wspaniałych ludzi, ale też wspaniałych trenerów i dzięki temu między innymi jestem tu, gdzie jestem i osiągnąłem to, co osiągnąłem, więc naprawdę to mogę nazwać się szczęściarzem. Myślę, że tak ciężko kogoś wyróżnić, bo od każdego coś wyciągnąłeś. O to chodzi. Od każdego się czegoś nauczyłeś, tak, i to ci w życiu pomogło. Dokładnie. We Włoszech miałem jednego czy drugiego. No o to chodzi. Jednego czy drugiego takiego ciekawego, który coś mi dał. Później poszedłem do Turcji. W Turcji miałem 9 trenerów przez 2 lata, więc. To chciałem powiedzieć, że od każdego coś wyciągnąłem, ale to był zbyt krótki okres czasu na to, żeby wyciągać jakieś pozytywy. Nie, to ja akurat miałem w 1,5 roku 3 w Turcji, więc to w miarę spokojnie, to ale też wygrywaliśmy w tej drugiej lidze dużo meczy, no i praktycznie tylko 2 w Superliga. Ale miałeś takiego młodego trenera, nie? Zgadza się, młodego trenera Omera Erdogana i on następnie przeszedł do Hata i wykręcił tam super wynik z tą drużyną, także bardzo, bardzo miło. Fajne, go wspominam, no. I też mam kontakt z nim. Właśnie chłopaki mówili tam też w Turcji, jak w tej mojej drużynie, że bardzo ciekawy trener. No i przede wszystkim, że młody, na którego się nie bali postawić, no bo nie oszukujmy się. Często jest tak, że jak są zawodnicy, są trenerzy, którzy jakiegoś większego doświadczenia nie mają, no to ciężko ich wrzucić od razu na najwyższy szczebel rozgrywkowy, a jednak u was tu się ten trener wskoczył, sprawdziło się i zobacz, no i teraz. Teraz tak naprawdę jego kariera jest przed nim otwarta. No, nabrała rozpędu i... Tak, dokładnie, więc myślę, że to wszystko pójdzie do przodu teraz u niego. Na pewno barwna, nie? Barwna, pozytywna. Chciałem właśnie przytoczyć go, bo przepozytywny człowiek, nie? Taki, wiesz, gdzieś mentalność tak jak Badia w Piaście, że uśmiechnięty, u niego nie usłyszysz takiego narzekania. Ale taki trener, który na przykład też podchodził do ciebie i mówił: ej, Muracki, Instagram follow for follow, wiesz, coś. Mówi, weź mnie pośledź, a ja będę śledził ciebie, nie? Więc on żył bardzo mediami społecznościowymi, nie? Więc pod tym kątem gdzieś dużo go było, ale przez to też każdy go odbierał w pozytywny sposób, nie? I wiesz, no i też historygo z Resultados, nie? Wiesz, to wszystko zapoczątkował i żył z kibicami, więc był na takiej głośnej, na tapecie był, nie? Lądowanie w Turcji, dogadywanie tydzień kontraktu, także już wesoło się zaczęło, od razu pierwszy obóz w Antalii, prosto stamtąd na mecz. No i następnie ten legendarny stadion na Fatih Karagümrük, który gdzieś tutaj w Polsce krążył, także nawet tam raz na meczu to światła sobie zapalali w apartamentach i wszyscy w oknach siedzieli. Można powiedzieć, że w czasie koronawirusa, w czasie pandemii, jak mecze odbywały się bez kibiców, no to u nas te 1,5 tysiąca opcja, było na murach, opcja top, nie? Na murach, w oknach, ale to i u nas, gdzieś tam, tak, ale to gdzieś i u nas tam się ulokowali. To i u nas mogłeś znaleźć takich, którzy w czasie pandemii, gdzie stadiony były zamknięte, no to wiesz, mieliśmy jeden blok tak jakby za bramką. No więc kibice byli w oknach, wiadomo, na balkonach siedzieli gdzieś, tych ludzi jak siedzą rodzinie, wiesz, 4 osoby na balkonie, wiesz. Jak chcieliśmy bramkę, to raz odpalili, czy coś dymnego, ale po drugiej stronie... To jest popularne. To jest popularne, jak nie masz zamkniętych tych nowych stadionów, to tak to wygląda, nie? Ale z drugiej strony za bramką jest taki budynek, tylko trochę jest dalej umiejscowiony i normalnie kibice na dachach, nie? Na dachach, wiesz, to jest... Ja rozumiem, jak tam, wiesz, 3 osoby może będą, no to nie ma takiego tłoku, ale tam po 20 osób, więc... Nawet się iść, wiesz, skaczą, śpiewają, nie daj Boże, któryś się potknie, spadnie, to wiesz, no może być różnie, nie? Ale no gdzieś jest taki klimacik w tej jest, Turcji, jest, nie? Jest moje spostrzeżenia odnośnie pierwszego przyjazdu, no to przyjechałem do Ankary, więc Ankara naprawdę miasto top. A jako Turcja sama w sobie, to jak dla mnie to nie jest egzotyka. Dla mnie to jest... Najwięcej mogą powiedzieć osoby, znaczy najwięcej mówią osoby, które nigdy nie były w Turcji, nie? Że to jedziecie, to pustynia tam, wiecie, Syria i te sprawy, a rzeczywistość jest zupełnie... No zgadza się, ja akurat żyłem w Stambule, więc to naprawdę top miasto na wysokim europejskim poziomie. No niczego tam nie brakowało, co byś potrzebował, to znajdziesz i fajnie się tam żyło. 16 milionów ludzi, nie? Mieszka, zgadza się, ponad 16. No jedyne... Sporo. Co tak denerwowało, to korki, bo czasami naprawdę 30 km można było jechać około 2 godzin. No, to takie słabe, nie? Ja na szczęście natrafiłem na coś takiego, że w Denizli mega luz, mega spokój. Blisko do Antalii, blisko do Izmiru, czyli dwóch nadmorskich miast.
No i często było tak, że jak były jakieś dwa dni wolne i była chęć, no to, to jechaliśmy nad morze też trochę odpocząć, zregenerować się. I to było fajne, że nie trzeba było mieć tego morza od razu blisko, tak jak miałem w Palermo, ale było blisko, jak się chciało, to się jechało. Jak nie, to po prostu odpoczywałeś w domu. W Stambule akurat była ta możliwość, czy to na Bosfor mogłeś podjechać, czy nad morze, z drugiej strony na plażę, więc tam akurat było wszystko na miejscu. No ja akurat miałem ten sezon teraz cały bez kibiców w tej lidze tureckiej, więc niestety do Turcji nie mogę się odnieść. Ale w Super League graliśmy na innym, bo graliśmy na Olimpijskim, gdzie miał odbyć się w tym roku finał Ligi Mistrzów, więc no ten stadion był świetny i, no i przyjemnie się tam grało. No warunki chyba tam mieliście bardzo dobre. Warunki, murawa idealna, więc trochę się w tej Super League pozmieniało in plus. Tak, tak, tak. U nas generalnie, no co, no ja myślę, że takie najlepsze mecze, znaczy najlepsze, w sensie jak dla mnie, bo jak grałem z Fenerbahce, z Beşiktaşem, to ci kibice jak byli, jak krzyknęli, no to naprawdę top i takie, że czasami bywało na boisku tak, że jak oni krzyknęli na ich stadionie, to jakbyśmy siedzieli na odległości, jakbyśmy stali na boisku w odległości 10 metrów, to ja cię nie słyszę kompletnie, nie? I były takie przypadki. Aczkolwiek chciałbym odczuć taki mecz jak Galatasaray gra z Beşiktaşem, wiesz, bo to wtedy jest full stadion, bo na Denizli, no to nie oszukujmy się, nie przyjdzie ci pełny stadion. Tak, derby tego full. No, ale mówię, no i tak pomimo tego, że nie było pełnego stadionu na Beşiktaşie, no to może 3/4 zapełnione było i jak ryknęli, to naprawdę ciary od razu na ręce. No tam, tak, akurat na tym Beşiktaşie to ten stadion, wiesz, jest stadion tak w dole, jeszcze tak, jeszcze zakryty, tak więc to się, te echo się tam niesie. Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Palermo mnie mylili z Szymim czasami, chociaż nie wiem dlaczego, bo przecież Szymi, kurczę, wiesz, brodę ma taką, że ja, żeby mieć taką brodę, musiałbym z 2 lata zapuszczać, żeby tak by nie wyglądało dobrze. No ale wiesz, czasami kibice są tacy, że wiedzą, o, przychodzi, nie wiem, Murawski do tego klubu i później nie wiedzą, jak wyglądam czy coś i przychodzą i tak z bomby ci mówią, ej, cześć, nie wiem, Murawski, a ty jesteś na przykład Sobiech, nie? Więc takie przypadki się mogą zdarzyć, no to jest, wiesz, no kibic nie zawsze śledzi, wiesz, twoich mediów czy jakichś zdjęć, tylko widzi nazwisko samo i wie, że jesteś nową twarzą, no to może akurat to trafię, że ty jesteś Murawskim, nie? No tak, kibice mnie rozpoznawali, ale raczej to miało na takiej zasadzie, że podeszli, chcieli zrobić zdjęcie i przywitali się, także spokojnie, nie było jakichś tam ekscesów. No, raczej ja to jeszcze nigdy nie miałem. Znaczy, ogólnie kibice mega pozytywni, tak nastawieni, tak, nie? Że czy to takie zdjęcie, czy jakiś autograf, czy chwilę pogadać, no i tyle, nie robili jakichś tam problemów. A to, że pomylili czasami, nie? To i nawet taki tutaj, mały szczegół. To i nawet tutaj ostatnio jesteśmy, trenujemy, schodzę z treningu i przychodzi jakiś kibic i mówi: panie Rafale, można zdjęcie? A ja mówię, no oczywiście, że można zrobić zdjęcie, nie ma żadnego problemu. Mówił, ja pana pamiętam z czasów Piasta. Ja mówię, Rafał Murawski w Piaście grał, ciekawy, nie? Ale nie ma z tym ale problemu. Ale kilku tych Murawskich było. A kilku Murawskich było, pomylić. Dla mnie to akurat, wiesz, żadna ujma, nie? Że mnie pomyślą z Rafałem czy z Maciejem, no to wiesz, ale no śmieszne. I to jest właśnie, to są takie przykłady, gdzie wiesz, można się pośmiać z tego, nie? To z tego miejsca ja może bym chciał podziękować wszystkim za ten udział w tym programie. Artur Sobiech zapraszał i rozpoczął tą rozmowę. Ja może zakończę. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia na Bułgarskiej. Dziękuję również i zapraszamy na mecze Kolejorza i do zobaczenia.